Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z Krystyną Jandą, która powiedziała mi w trakcie naszego wywiadu, że uważa, iż osoby niezaszczepione nie powinny w ogóle pojawiać się w jej teatrze, aktorzy niezaszczepieni nie powinni grać, no i generalnie osoby bez szczepień nie powinny pracować. Jestem zaszczepiony. Nie, pytam cię, jakie jest twoje zdanie w tym temacie? To jest strasznie mocny temat, wiesz co, no kurczę blade. Nie bez powodu pojawiły się te szczepionki. Wiadomo, że są pewne wymogi i wiele osób bez szczepień nie mogłoby po prostu pracować, nie? Czy nie moglibyśmy się wszyscy tutaj spotkać dzisiaj na planie, więc za jakiś czas prawdopodobnie dojdzie do tej sytuacji, że kto nie jest zaszczepiony, nie będzie mógł na przykład, tak jak powiedziałaś, wejść do teatru albo choćby nawet grać. I co uważasz, tak powinno być? Jak będę miał iść na trzecią dawkę? Oczywiście pójdę. Wiesz co, no to jest szalenie indywidualna sprawa. Ja sama jestem za szczepionkami, wzięłam udział w kampanii i uważam, że no, warto się szczepić, ale no, nikogo do niczego nie można zmusić. Chciałabym, żebyśmy po prostu wszyscy mogli się czuć komfortowo i przede wszystkim tak naprawdę też chodzi o nasze zdrowie. Mówimy tutaj już o kolejnej fali. Mam nadzieję, że nie będzie, że w ogóle ich nie będzie, ale jeśli miałaby się wydarzyć, że nie będzie tak tragiczna w skutkach, a wtedy no, chyba każdy z nas powinien na nowo wyciągnąć wnioski z tego. Jestem zaszczepiona i wszystkich namawiam do tego, żeby się zaszczepić. Będzie można wtedy pójść do teatru Krystyny Jandy.